No, dzień dobry, witam wszystkich. Mamy dzisiaj poniedziałek. Poniedziałek? Poniedziałek, no. I zabieramy się za kopanie obornika z obory. Brat już tutaj zaczyna kopanie. Ładowarka. Ja zaraz biorę ciągnik z turem, podczepię i ten. Tu by trzeba było trochę to posprzątać. Tą siatkę stąd zabrać. Tutaj to. Co? Mówię, trzeba tu ogarnąć trochę i ten. I będzie ładne miejsce na obornik. Dobra. Dobra, siatkę przerzucę na chwilę na bok. Muszę ten, dzisiaj zamówię kontener, bo tutaj te lampy też się od razu wyrzuci. Stare, z obory. To siatkę się wyrzuci, te sznurki. Sznurki od razu przy okazji też. Teraz tu wezmę ten. Złapię za jednym razem, czy nie złapię? No, prawie wszystko poszło. Dobra, to resztę to już się ręcznie przerzuci. Weźmiesz te kulki? Dobra. Aj. Źle zapałem. Mamy, dobra. Zaniesiemy to do tyłu. To już w tym roku potrzebne nie będzie. Na razie tu położę. O, dobra. Tam jeszcze te łapy od tego żółtego kultywatora na złom trzeba rzucić. Złom trzeba zanieść. Już będzie tak w miarę. Tam jakaś opona, to się na pryzmę zaraz tutaj rzuci. Trzeba będzie miksa odczepić, tura, i będziemy jechać z tematem. Także dzisiaj będzie kopanie, a jutro będziemy wozić to. No tutaj też parę chętnych się odezwało o tą przyczepę. No także prawdopodobnie powinna się sprzedać. Dobra.
to. Złom na złomie. I lecimy dalej. Tylko teraz mam nadzieję, że nam wysłodków dzisiaj nie przywiozą, bo wtedy bym nie wiedział, gdzie sypać już te wysłodki. Dobra, tu jeszcze trochę do ogarnięcia, ale tu już mało co, także idę ten, podczepię sztura. Woda w środku była jeszcze. Jeszcze do końca nie zamarzło. Dobra. Brat tutaj pozgarnia jeszcze. I ten. Będzie ładnie posprzątane. A ja lecę już teraz tura podłączać. Dobra. Chyba weszło. Zobaczymy, jak się zablokuje. I tur podczepiony. Mamy to. Lecimy. Dobra, już stopie. Z początku może będziemy sobie troszeczkę w drogę wchodzić. Ale później jak już trochę dalej trzeba będzie jechać, to wydaje mi się, że już będzie ten. Nie wiem, czy sobie obciążnika nie podczepić. Zobaczę, jak będzie szło. Najwyżej się podczepi. Także co, lecimy. Dawno już z turem nie jeździłem. Działa wszystko? A zimna hydraulika. Krokodyl działa. Kopiemy. Bring it back.
No i dobra. Mamy już skończone kopanie. Góra jest dosyć konkretna. Takie 3,5 metra wysokości. Także, no, tak się prezentuje w oborze. Brat teraz bierze ładowarkę, będzie zaczynał ścielić. Ja tutaj otworzę ganek i zamknę drzwi od obory. Żeby było można tutaj ładnie już ścielać. No, światło ogólnie, nie wiem czy pokazywałem, chyba pokazywałem. Zamontowane są, tylko jeszcze trzeba je przykręcić, bo tutaj no jedno patrzy w tą stronę, jedno patrzy w tą stronę, ale najważniejsze, że światło jest takie już fajne. No tu wygonimy krówki. No jednak to światło fajnie, że jest. No idziemy. No, idź. Idź, kurka, idź. Dalej. Jeszcze weźmiemy tutaj z tego ganku, zgarniemy, bo to się trochę przesypało. Trochę z murka jeszcze ściągnąłem też. Także. O. Dalej idziemy, hop. Dalej, dalej, krówki, dalej. Dalej idziemy. I stąd jeszcze też się weźmie. Dalej, dalej idziemy, hop. No, na ganku jest ładnie jasno. Jest wszystko pod czujniki zmierzchu. Tutaj mamy na środku czasówkę. Także wieczorem o 19:30 się wyłącza i o 5:15 się znowu załącza. Także no, można powiedzieć smart obora. Dobra, tu zamkniemy. No, fajnie, że się udało o takiej fajnej godzinie skończyć. Ostatnio pamiętam, że jak ładowarką samą kopaliśmy, to trochę dłużej nam zeszło, a z turem to jednak te kilka łyżek z weźnie, wiadomo, że nie są takie duże łyżki jak u tura, jak w ładowarce, ale zawsze coś tam weźnie. Kurde, tu nie mogę odpiąć. Dobra, zgarnę na szybko ten ganek jeszcze. Światła tu jest wystarczająco. Naprawdę, dla krów to nic więcej nie trzeba. W ciągniku teraz światła nie mam zapalonego, jakby co, także światło jest takie, jakie. No, no i w rzeczywistości też trochę więcej światła to daje niż co pokazuje kamerka. No ale to już, brat już jest. Także na szybko zgarniemy. Na który się też przydaje na tym gospodarstwie. U nas ostatnio rzadziej, ale od czasu do czasu ma swoje zastosowanie. Trzeba uważać bardziej, żeby z lustrakiem słup nie walnąć, ale no i dobra, mamy to. Jeszcze te światła na dworzu muszę zrobić i będę chciał na dworzu parę
No dwie lampy dołożyć jeszcze od strony wiaty, żeby też świeciło trochę. No. Jeszcze trochę roboty nas czeka, ale najpierw tutaj tym obornikiem się trzeba zająć. Jutro będziemy to wywozić. Myślę, że rozrzutnikiem to wywiozę, żeby trochę też napowietrzyć, i zawieziemy to na jedno pole, gdzie za rok na wiosnę będzie musiała być lucerna. A, nie wiem czemu światła zgasły, bo przyświeciłem ciągnikiem. Chcę tutaj tą matę wziąć. To znaczy starą gumę do podwalania tu wezmę, bo to już używane przez nas nie będzie. Się wyrzuci na złom, jak będzie czas, no albo obok złomu wyrzucę. Jak będzie czas, to się tą gumę ściągnie i tą konstrukcję się wywali na złom, a gumę się rzuci na pryzmę, albo nie wiem co z tym się zrobi. A brat, nie wiem czy mu się ścielarka zapchała, nie chodzi, ale chyba miał przepchaną. No, no na początek ścielimy tymi okrągłymi palotami. Naprawdę jak się nie układa je w stuk, bardzo fajnie się przechowują, dużo strat nie ma, także no jest naprawdę bardzo fajnie. Dobra, tą gumę tu rzucę z brzegu, żeby była i tyle. Kurde, to światło od tej wodowarki to jednak rażą w oczy. Dobra. A jednak coś się stało ze szlaku. Co się stało? A, napinać ją? Nie. Aj, śmierdzi. Nie da się tego tak wcisnąć teraz? Ale to łożysko poszło, jo? Nie wiem. Zawsze coś. No, trzeba będzie to jutro też zrobić. Dobra. Wezmę jeszcze, posprzątam te obory. Ogólnie jedyny minus tutaj, że czujniki z mieszku są na skrzynce, jest taki, że jak się jedzie ciągnikiem i się naświeci mocno, to wtedy gasną. I tu jak teraz telefonem przyświecę. No i zgasły światła. No i teraz już ten. Na tyle jasno jest, że już nie włączy. Zrobimy tak. A nie, kurde. Przykryjemy ręką, to już się zapalają. Ale i za jasno jest już. Tutaj dosyć szybko się wyłączają i dosyć późno się włączają, a te się szybciej włączają i później wyłączają. No także tyle. Dobra, ja tutaj posprzątam
No jest połamana łopata moja, dzisiaj połamałem. Stare wiaderka, trochę pasa, jakaś rura i taki pojemnik na sól. A tam mam takie plastikowe wiaderko, także co, posprzątamy to tutaj. Tu gdzieś jeszcze taki wąż wystaje z ziemi. Ale to już później się ten. Dobra, sprzątam to tutaj i zgarnię. No i tutaj koło bory też już ładnie wysprzątałem. Jest ładnie, ładnie wysprzątane, czysto. No tu trochę słomy znowu świeżej naleciało. Ale tu już jest ładnie czysty beton. Także tu przed oborą już jest ładnie posprzątane. Drzwi zamknąłem. Tutaj już mamy pościelone. Także myślę, że nie będę wprowadzał krów, bo już jest prawie godzina dojenia. Także tutaj na razie tak zostawimy i po, jak wgonimy na dojenie, to wtedy się otworzy. No. Także co, na dzisiaj to by było wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Jutro wywozimy tą kupkę.